Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Piątkowy poranek przywitał mnie cudowną, słoneczną pogodą, chyba jak zawsze. Nie wiem, dlaczego tak nas rozpieszcza, ale jest całkiem, całkiem miło. A dziś, mówiłem, jest piąteczek, a skoro piąteczek, to sobie pomyślałem, będzie program kulturalny. A konkretnie, to będzie o książce i filmie. Książek będzie dwie, a filmy raz, dwa, trzy. Nie, w zasadzie jeden film taki fabularny, co się w kinach ogląda, jeden 3-odcinkowy miniserial i jeden serial, dwie serie po 10 odcinków. Wow, czyli będzie tego trochę. Jak dla mnie to te książki i te filmy, i to wszystkie filmy, tworzą pewną całość. Znaczy i książki, i filmy razem, dlatego polecam wszystko przeczytać i wszystko zobaczyć, bo naprawdę, naprawdę warto. Robert Little to amerykański pisarz i były dziennikarz mieszkający we Francji, specjalizujący się w powieściach, uwaga, szpiegowskich. No nic dziwnego, nie? Przez wiele lat pracował dla Newsweeka i to w czasach zimnej wojny, no bo jest to rocznik 1935. Książek napisał mnóstwo, choć na język polski, z tego co udało mi się zorientować, przetłumaczono tylko 5, ale 5 takich naprawdę, naprawdę dobrych. Myślę, że top of the top, chyba że się mylę. Bo nie znam wszystkich, znam tylko dwie. Wśród nich właśnie są te dwie perełki, te dwie książki. W gąszczu luster, powieść o CIA. Tytuł angielski The Company and Novel of the CIA, a także Legendy, czyli Maski szpiega. Legends, a novel of, o właśnie, to jest A Novel of Dissimulation. A Novel of Dissimulation, za chwilę o tym. Na podstawie pierwszej książki, czyli W gąszczu luster, nakręcono ów 3-odcinkowy miniserial pod tytułem Firma CIA, The Company. Ja zakupiłem go i jestem szczęśliwym posiadaczem. Dość często do niego wracam. Znaczy, w moim przypadku często to jest bardzo rzadko, dlatego że ja nie mam po prostu czasu na filmy. Nie wiem, jak u ciebie, mógłbyś mi opowiedzieć. Ja nie mam czasu na oglądanie filmów, szczególnie seriali czy miniseriali. Dla mnie Netflix i inne, no to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby oglądać serial czy coś. Znaczy, to jest po prostu niewykonalne. No, zostawiam sobie zawsze na kiedyś tam. Także o serialach niewiele powiem, chyba że jakichś starych, które udało mi się kiedyś oglądać. Jeśli chodzi zaś o firmę CIA, o ten 3-odcinkowy miniserial, to jest... to ja jestem jego szczęśliwym posiadaczem. A szczęśliwym jestem dlatego, że opowieść jest naprawdę świetna i chodzi w niej o rozpracowywanie rosyjskiego, radzieckiego agenta, czy też, prawda, agentów. I tak śledzimy losy głównego bohatera od podjęcia przez niego służby w Berlinie Wschodnim w 1955, poprzez rewolucję węgierską 1956, blamasz służb amerykańskich za co coś świń, to jest rok 1960, oraz łowy na kreta w agencji, to są lata 70, 80, 90, znaczy niecałe 90, bo aż do upadku ZSRR. Tam jest masa emocji, no i ogrom pracy wywiadowczej w tle. Naprawdę, ogrom pracy wywiadowczej w tle. Zresztą tam niezapomnianą postać Jamesa Jesusa Angletona, postać legendarną w CIA, stworzył Michael Keaton. On jest w tej roli po prostu genialny. Jak dla mnie jest to najlepsza rola, jaką zagrał w życiu. A te jego fiszki, malutkie fiszki z informacjami, których po zakończeniu służby przez niego nikt nigdy nie odnalazł, to jest po prostu majstersztyk. Ja nie będę spamował, ale to po prostu trzeba zobaczyć. Bardzo grubą książkę W gąszczu luster, tak, na podstawie której nakręcono ten miniserial, czyta się dobrze, ona bardzo, bardzo wciąga, ale ona jest naprawdę grubachna. Bardzo wciągająca, trzyma w napięciu, no po prostu, no taka jest jak serial. Przy czym, jak to książka, w książce więcej i nieco inaczej. Tam w książce się bardziej gra na emocjach, a w filmie bardziej na efektownym obrazie. Oczywiście nie jest to film akcji, ale scen, chociażby w Zatoce Świn, niemal batalistycznych, takich dużych, nie zabraknie. Także polecam. Powiedziałem o Angletonie. Na motywach jego biografii Robert De Niro wyreżyserował Dobrego agenta. To jest polskie tłumaczenie. Angielskie to jest Good Shepherd, czyli Dobry pasterz. I to jest chyba lepszy tytuł. No ale w Polsce Dobry agent brzmi równie dobrze. Mamy inne jednak kody mentalne, językowe i też dobrze rozumiemy sam tytuł. W tym filmie De Niro ukazuje, jak mili chłopcy z dobrych szkół wchodzą do CIA,
opanowują swój fach, tak, i rozumiejąc konieczność dziejową, przestają być dobrymi chłopcami i zaczynają stosować te same metody, co przeciwnik, czyli co Rosjanie albo ludzie radzieccy, bo to nie tylko Rosjanie. Najistotniejsze jest, przepraszam, najistotniejsze jest to, jak w tym filmie pokazano robotę wywiadowczą już po opanowaniu rzemiosła, no a sam proces dochodzenia, szkolenie chociażby z obserwacji, kontrobserwacji, tam zajawki zaledwie, ale fajnie pokazane. Także dla mnie rewelacja. I mówię, to ciągle wszystko się zazębia, to człowiek oglądając to wszystko ma wrażenie, że ogląda jeden film, czyta jedną książkę, czyta o jednych rzeczach i to tak jest zrobione. I przy okazji, tak jak już powiedziałem, to naprawdę, naprawdę jest jedna całość, to trzeba wszystko zobaczyć i przeczytać, po prostu trzeba. I pozostała mi książka niezwykła, pozostała mi książka niezwykła Roberta Littella właśnie, Robert Little, tytuł Legendy, czyli Maski Szpiega. Legendy, czyli Maski Szpiega. W oryginale występuje pod tytuł Powieść o szpiegostwie, tak? A Novel of Dissimulation, czyli powieść o oszustwie. I o tym właśnie jest ta powieść, a konkretnie o pewnym agencie, który działa pod przykryciem, ale ta opowieść jest zupełnie inna niż wszystkie, które do tej pory czytaliście. I to tylko zasadniczo jest o agencie pod przykryciem, ponieważ on zgubił się w tych swoich maskach, czyli tych legendach szpiega. Raz jest on prywatnym detektywem, takim, który tropi międzynarodowego gangstera. Innym razem jest Irlandczykiem, specjalistą od materiałów wybuchowych i szkoli arabskich terrorystów, jak żeby inaczej. Jest również na przykład ekspertem od wojny secesyjnej, który jest przekonany co do tego, że kiedyś brał udział w jednej bitwie i to powoduje, że on obsesyjnie o tym myśli. I w każdej z tych masek, bo nie ról, w każdej z tych masek, w każdej z tych legend, nasz agent pod przykryciem, ten tytułowy bohater, on się całkowicie wciela w tą rolę. I to tylko tyle powiem. Bo w tym książce pytanie najważniejsze brzmi, kim on jest, kim on sam dla siebie, kim ja jestem, czy ja w ogóle istnieję. I powiem tak, króciuteńko, powieść nie rozczarowuje, wręcz odwrotnie, jest to jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza powieść szpiegowska, jaką w życiu przeczytałem poważnie, a przeczytałem ich trochę, więc jeżeli nie lubię takie, że top of the top, ale na pewno jest top of the top tych książek, które są najlepsze, jeżeli chodzi o tematykę szpiegowską. W oparciu o tą książkę, ale tylko w oparciu, powstał serial Maski Szpiega, Legends, z Seanem Beanem w roli głównej. Bardzo lubię aktora, więc też ja widziałem pierwszy odcinek, to na pewno, i prawdopodobnie nie skończyłem drugiego, bo ja, jak powiedziałem, nie mam po prostu na to czasu. On mnie nie powalił, bo ja znałem książkę. On mnie nie powalił. Co nie znaczy, że nie był dobrze nakręcony i że to nie była ciekawa opowieść. Fajna, tylko ponieważ ja mam wdrukowaną książkę, to już było mi tak trochę trudniej to oglądać. I widzę, że ten serial jest zrobiony w taki sposób, że on jest tylko oparty o książkę. Książka jest inna. Inna. Nie mam zielonego pojęcia, czy wykorzystano wszystkie motywy z książki, tak? No serial ma 10 odcinków, przepraszam, jedna seria ma 10 odcinków, są dwie serie, 20 odcinków. Z tego, co gdzieś tam kiedyś usłyszałem, przeczytałem, nie wiem, wiem, że, bo to rok 2014-15, jak te seriale były, to serial drugi, ale ja mówię, nie oglądałem, miał być zupełnie przekomponowany, zupełnie inaczej miało być wszystko pokazane, inaczej miało się toczyć, więc pewno mamy do czynienia z czymś naprawdę, naprawdę ciekawym. To przemknęło tak, nikt tego nie zauważył, a to jest serial pełny, 20 odcinków łącznie, szpiegowski, ja na pewno polecam, jeżeli masz czas, oglądnij, bo ja jestem pewien, że warto. Ten pierwszy odcinek, czy to może był pilot, powaliśmy, nie powalił, ale tylko z tego powodu, że ja mam książkę. Legendy, czyli Maski Szpiega. A ktoś, kto nie ma, no być może odbierze to tak wow. No to tak... Z czym bym porównał najbardziej? Z Jackiem Richerem. Tak? Dwa razy się w niego wcielił Tom Cruise.
w filmie. Sama seria książek, jest ich kilkanaście bądź kilkadziesiąt, nawet nie wiem, bo ja znam zaledwie kilka. No i mówię, to jest warto na pewno zobaczyć. Polecam bardzo serdecznie. Ale mam taką sprawę. Ja nie oglądałem, ale może ty już widziałeś ten serial, chociaż pierwszą serię, może drugą. To daj mi znać, czy jest, czy ja dobrze się domyślam, że to jest świetne, czy może w jakiś sposób cię rozczarował. No nie wiem, nie wiem. Ja wiem na pewno, że to nie jest ten klimat, co jest w książce. W książce klimat jest znacznie fajniejszy. Nie dość, że to jest akcja, sensacja, że są to robota wywiadowcza od strony działań pod przykryciem. No jest naprawdę fajnie pokazana, oczywiście od strony literackiej, nie od strony, nie wiem jak, rzeczywistej. Ale no bo czy ja, no tak, zdarzyły się takie osoby. To nie jest tak, że takie osoby się nie zdarzyły, jak nasz główny bohater. Ja przedstawię oczywiście w którymś z OSS-ów, czyli podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych, w jaki sposób to w realu przeszło, ktoś miał takie, a nie inne zdarzenia. Ja tak mówię w ten sposób, bo ja kompletnie nie chcę tego spamować, bo po prostu warto. Ty mi powiedz, czy serial Legendy, czy tam Maski Szpiega, Legendy, czyli Maski Szpiega, tak? Czyli tytuł polski był Maski Szpiega, angielski Legends. Ty mi powiedz, czy warto, czy zadowolony jesteś w ogóle z tego serialu, jeśli go widziałeś, widziałaś. Ja bardzo chętnie bym się o tym dowiedział, bo jeżeli tak, to na pewno wejdę w jego posiadanie i kiedyś tam na pewno sobie oglądnę. Także daj mi znać, bardzo proszę. Jeśli tego nie zrobiłeś, jeśli nie czytałeś nic z tego, co dzisiaj mówiłem, a powtarzam, W gąszczu luster oraz Legendy, czyli Maski Szpiega, dwie książki, które napisał Robert Little, do tego film Dobry Pasterz, miniserial trzyodcinkowy, rewelacyjny, firma CIA, a także 20-odcinkowy serial telewizyjny Maski Szpiega, polecam. Po prostu musisz nadrobić, są wakacje jeszcze, i musisz nadrobić zaległości. Naprawdę warto. Przypominam ci również, że do 8 sierpnia możesz zarezerwować kurs podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence. Rezerwacja polega na tym, że dzisiaj rezerwujesz, dokładnie do godziny 24, 8 sierpnia i dzięki temu, kiedy ruszy normalna sprzedaż, będziesz mogła zakupić kurs w cenie o 25% taniej. Dziś rezerwujesz, a w określonym czasie kupujesz, ale to taka możliwość jest tylko do 8 sierpnia, żeby sobie ten kurs zarezerwować. Natomiast jeśli tego nie zrobisz, zapraszam cię oczywiście później kupić to za normalną cenę. Aha, bo po rezerwacji kupujesz o 25% taniej. Chyba tego nie powiedziałem, nie? A na dzisiaj to byłoby tyle. Życzę ci miłego, słonecznego, wspaniałego dnia, pełno dobrej energii. Naładuj się, no w końcu idzie weekend, to raczej nie będziesz pracować. A może jesteś na urlopie, to tym bardziej. Raduj się, ciesz, zobacz filmy, przeczytaj książeczki, które dzisiaj powiedziałem. Cześć! Piotr Herman, szpiegul.pl.